Czapla, 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 tu sowa. Jak mnie słyszysz? Odbiór. Sowa, 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 tu czapla. Słyszę cię dobrze. Odbiór. Czapla, tu sowa. Przechodzę na nadawanie. Tu komendant. Przed chwilą wysłałem w teren drużynę rozpoznania specjalistycznego. Dane z rozpoznania prześlę. Skończyłem. Stopień skażenia promieniotwórczego ustala się za pomocą rentgenometru. Obywatelu, komendancie melduje dane z rozpoznania specjalistycznego. Natężenie promieniowania w rejonie lokomotywowni wynosi 12 rentgenów na godzinę. Na pozostałym terenie 10 rentgenów. Wszędzie pełno dymu, pożary, zagruzowania. Są zabici i ranni. Szczelina tymczasowa numer 7 na wschód od lokomotywowni częściowo zawalona. Dziękuję. Proszę mnie połączyć z wojewódzkim sztabem wojskowym. Czapla, 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 tu sowa. Jak mnie słyszysz? Odbiór. Sowa, 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 tu czapla. Słyszę cię dobrze. Przechodzę na odbiór. Czapla, czapla, tu sowa. Przechodzę na nadawanie. Tu komendant stacji. Melduję, że natężenie promieniowania na stacji wynosi od 10 do 12 rentgenów. Są zabici i ranni. Są także pożary. Przystępujemy do akcji ratowniczej. Skończyłem. Zaopiekować się rannymi i gasić pożary. Dezaktywacja terenu jest na razie bezcelowa, gdyż w dalszym ciągu opada pył promieniotwórczy. Pociągów nie wysyłać ani nie przyjmować, chyba że będą to pociągi z oddziałami ratowniczymi w odzieży ochronnej. Obecnie, mając rozeznanie sytuacji, zgodnie z uprzednio omówionym planem działania, przystępujemy do akcji ratowniczej. Proszę jednostkom w terenie wydać odpowiednie zarządzenia. Kierownictwo akcji
obejmie szef ZOS-u. Zrozumiano? Zrozumiano. Tak jest. Sanitariusze zakrywają rannemu twarz z uwagi na opadający pył promieniotwórczy. Proszę mnie z nim połączyć. Łączę, proszę mówić. Tu komendant stacji. Melduję, że znajdujemy się w trzeciej strefie rażenia naziemnego wybuchu bomby atomowej o równoważniku 10 katetrotylu. Skażenie promieniotwórcze wynosi 10 rentgenów na godzinę. Na terenie stacji są lokalizowane w tej chwili dwa pożary. Znaleziono również 3 zabitych i 8 rannych. Wszystkie pociągi z ładunkiem niebezpiecznym zostały w porę wysłane poza teren stacji. Zdolność ruchową stacji przekażę później. Dziękuję. Tu postawcie nosze. Przenieście go ostrożnie. Na to łóżko. Zabierzcie nosze. Służby nie biorące udziału w akcji ratowniczej pozostają nadal w schronach. Minęło 12 godzin oczekiwania. Podaję komunikat. Natężenie promieniowania w granicach miasta zmalało do 0,5 rentgena. Odwołuję alarm powietrzny. Przystąpić do dezaktywacji i oczyszczania stacji i taboru. Zachować wszystkie dotychczasowe środki ostrożności. Bądźcie gotowi do przyjęcia pociągów jadących z pomocą miastu. Zrozumiano? Czapla, Czapla, tu Sowa. Zrozumiałem cię dobrze.
Resztki intensywnie skażone uprzątnięto i zakopano w dołach. Obywatelu komendancie, z kierunku północnego zbliża się pociąg numer 1581 z lekarstwami i sprzętem medycznym dla miasta. Dziękuję. Tu PPM stacji Birawa. Dyżurny ruchu stacji Karłówka. Przed 2 minutami wyprawiłem do was pociąg z żywnością. Skończyłem. Przyjąłem. Za pomocą posiadanego sprzętu przeprowadza się dezaktywację peronów i torów. Na polowym punkcie dezaktywacyjnym trwa odkażanie taboru kolejowego. W kąpielisku odbywa się dezaktywacja załogi. Obywatelu kierowniku, komendant zakładowego oddziału samoobrony melduje. Sztab gotowy do omówienia przebiegu ćwiczeń. Dziękuję. Uważam, że przeprowadzone ćwiczenie wykazało dużą sprawność waszego oddziału. Poszczególne służby osiągnęły umiejętność prowadzenia akcji w rejonie porażenia bronią jądrową. Oddział osiągnął gotowość do działań w oznaczonym czasie. Byliście świadkami akcji ratowniczej na stacji kolejowej, objętej skutkami pozorowanego wybuchu bomby atomowej. Jak myślicie, czy system obronny waszej stacji zda egzamin równie dobrze, a może lepiej niż na stacji Birawa? Mm-hmm.